Ej, stary, co ty robisz? O coś. Rysiek, halo. Co ty chcesz? Halo, ile ty masz pieniędzy? Co? Wiesz co, ja przechodzę kryzys? Zobacz, to są wszystkie moje pieniądze, to jest tylko 20 tysięcy. Co? Jak to? No 20 tysięcy, bo miałem milion oceldolców, no i mnie orżnęli. W jaki sposób? Nieważne. No i mam jedyne pieniądze. To są moje jedyne pieniądze. No ale stary, jak kto? Kto cię oskrobał z pieniędzy? Z oceldolców to po pierwsze. Z oceldolców, z pieniędzy. Nieważne, ja ci tego nie powiem. Bo ty nagrywasz, pewnie mi wrócisz na kanał. Więc powiem tylko jedno. A co dzisiaj tak naprawdę nagrywamy? Nie wiem, ale chcę od ciebie kupić szopę. Co? Co ty chcesz zrobić? Kupić od ciebie szopę. Chyba cię pogrzało, moja szopa. Tylko i wyłącznie moja. A ile byś za nią dał? Ja ci jej nie dam, tyle wam powiem. To co dzisiaj nagrywamy w takim razie? No nie wiem. No ja też nie wiem. Przyszedłeś do mnie, ja tutaj się bawię, znaczy śpię. Weź kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia, co by tutaj zrobić. Dobra, jak wymyślisz co mi ten, to nagrasz dalej, a na razie cięcie. Nagrywasz mnie? No. O Jezu, a wymyśliłeś co nagrywamy dzisiaj? Historię może z kontentu? Historię z kontentu? No. Ogólnie, jak powstał nasz kontent? Ogólnie, historię może kanał kontentu, nie wiem. Nie mam pieniędzy. Tak sobie leję. No, kurczę. Poznaj Rysiek. Cięcie, nie nagrywaj mnie teraz. Dobra, trzeba mi nagrywać. Słuchajcie, siema, jestem Alex, z skończyłem kanał, a dzisiaj słuchajcie, poopowiadam wam z ewolucji kontentu. Więc słuchajcie, powiemy od czego się zaczęło osoby, dzisiaj legendarny kontent filmowy. Więc słuchajcie tak, zacznijmy od może czego? Od kamerzysty. Tak, to jest otóż jego szopa. Jak widzicie, kiedyś zawsze przychodziłem do niego i zapisywaliśmy osoby. Kamerzysta odszedł z nagrywania, ale nie z ekipy. No i tak to wszystko powstało. Razem oczywiście z nami był też pan policjant, którego niedługo film z nim zobaczycie. Może nie do końca w postaci, ale zobaczycie. Konik. Nasz ulubiony. Stare, dobre, stare, słuchajcie, dobre postacie. Operator na razie nie nagrywa, nie wiem czemu. No i tak, niestety. To są stare na dobre postacie. Pamiętacie jeszcze w ogóle Ryzerka i na akcji? To są w ogóle po prostu legendarne postacie. Czyli to jest dobrze wszystko na wideo? Tak, nagrywa, spokojnie. Jest 52 sekundy. 52 sekundy. 50, no, 2 sekundy powinien. No i co dziś, no i co? Taki to był legendarny, bardzo ładny kontent. Przede wszystkim ta cała posiadłość, jak tutaj widzicie. To jest, słuchajcie, nasz cały kontent tak naprawdę. Tutaj zawsze, w każdym odcinku tak naprawdę widzimy się. Zapisujemy osoby, dzisiaj tego nie zrobimy. I tak to wszystko wygląda. Nie wiem, jak ja mogę powiedzieć, ale... No ja wam, nie wiem, nie mam sumie. Już bardzo mało oceldolców. Montażysta też jest. Montażysta, ale to jest koniec. No, montażysta. Koniem. W końcu się okazało. No i... Wejdź tam. Czemu? Temu. Bo masz tam wejść. Tak. Nie. Tak. Nie. Najpierw sprzedaj mi szopę. Tu. Dobra. Słuchajcie. No był, słuchajcie, piękny, legendarny kontent. Nie wiem, jak można to wspominać. Wszystkim tak samo jak ta szopa. Jak wiecie, tutaj może to pamiętacie, wiecie, jakie to jest stare? Dotknij sobie tego. Tak? Stare. Niczym pleśń. Spoko, nie pytaj się. Dobra, nie, ja tego nie widzę. Tutaj próbowaliśmy kogoś zapisać chyba. Tu. Tak, chyba tak. Dobra, nie wiem. No i przede wszystkim szopa, wszystko legendarne. Co ja mogę powiedzieć, naprawdę przeżyliśmy sobie wielki kontent. Oczywiście później już sam jak z Ryśkiem byłem czy coś... Oj, bolec. Bolec, no właśnie. Bolec. Ochroniarz bolec. Ochroniarz ocela.
Też był, nie ma go na razie. Może tam Właśnie, a co się stało z operatorem? Bo nie powiedział, że nie będzie nagrywał. Operator to spokojnie, on będzie nagrywał, tylko na razie nie nagrywa, bo ma przerwę. No, przerwę wiosenną. No wiosenną, ja nie mam mocy do odczynienia, jak dasz mu wypłaty. No, jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, o ile ocel wrzucił, no to był jeszcze bogaty. Dwa celdolce. Tak. No słuchajcie, może dajmy skończyć o tych rzeczach. Ogólnie przenosiliśmy do szopy rzeczy, nie? Że z krzesełka, oczywiście to nam pozabierali w kolejnym dniu, nie wiem czemu. Ej, czekaj, rzeczywiście nie ma naszego garażu, nie ma stołu, nie ma krzeseł. No właśnie, zabierają w każdym odcinku, przed odcinkiem zabierają. No i co? Ryszardy jedne. Ryszardy. Ty jesteś ryż. No i w sumie to byłoby na tyle, co mogę powiedzieć. Jestem obecnie biedny. No bo co dalszej, nie mam z czego. Niestety. Ryszek ma jakieś tam pieniądze. No mam jeszcze tam 200 ocel dolców, ale to nie za dużo. No i twojego ocelfona. No też nie jest jakiś zbyt dobry. Dobra. Nie o to mi chodzi. Chyba to byłoby na tyle, więc zostawcie lajka, subskrypcję. No i co, 7-7 to jest kolejny film. Cześć.